Właścicielem Iwanowic wtedy na początku XVIII wieku został August Aleksander Czartoryski, książę, który po prostu w herbie miał litewską pogoń. Był księciem pochodzącym z dynastii właśnie litewskiej. Także był znany z tego, że był twórcą potęgi rodowej, gdyż za żonę pojął Zofię Sieniawską, jedynaczkę, więc cały majątek rodziny Sieniawskich został połączony z dobrami Czartoryskich. Miał piękne dobra, w których mógł przebywać, natomiast on nie siedział w tych swoich rezydencjach, tylko jeździł bez przerwy, odwiedzał drobne posiadłości, między innymi nasze Iwanowice. Będąc tutaj w Iwanowicach, zauważył, że ten kościółek iwanowicki jest dosyć lichutki, z tym, że jeszcze w międzyczasie spłonęła wieża z dzwonami, więc zarządził budowę nowego kościoła, sprowadził takiego dosyć obrotnego proboszcza, księdza Kazimierza Bodurkiewicza i właśnie ten ksiądz Bodurkiewicz zaczął budować tutaj kościół w 1745 roku i w 1749 już kościół był gotowy. Natomiast no, są różne legendy. Oprócz dokumentów pisanych jeszcze jest taka legenda, że po prostu jeżeli chodzi o drzewo, drzewo wiadomo było modrzewiowe, obecny kościół jest drzewa modrzewiowego, ale ta właśnie legenda mówi, że zostało tak nabyte, że sam Czartoryski albo jego zarządca założył się z sąsiednim dziedzicem z Niedźwiedzia. Wtedy właścicielami Niedźwiedzia byli Wodzicy, ale w tej legendzie nie jest podane nazwisko dziedzica z Niedźwiedzia, tylko że po prostu tenże dziedzic niedźwiedzki powiedział, że jeżeli w ciągu jednego dnia Iwanowiczanie zwiozą drzewo potrzebne na kościół, to nie weźmie za to żadnej opłaty. No więc układ stanął, z tym, że nie dograno szczegółów i dobra iwanowickie sięgały właściwie aż po sam Niedźwiedzki Las. Ci mieszkańcy Iwanowic wycinają drzewo, przewozili tylko tuż obok lasu były już dobra iwanowickie, więc na teren prawdopodobnie dzisiejszych domiarek, więc dali radę. W ciągu jednego dnia nawieźli tyle drzewa, że potem wybudowano z niego nie tylko kościół, ale jeszcze z reszty drzewa zbudowano nową plebanię i tak zwany szpital, czyli dom dla biedaków. Wnętrze trzeba było jakoś urozmaicić, więc między innymi wówczas w XVIII wieku proboszcz parafii mariackiej w Krakowie, ksiądz Łopacki, wziął sobie za honor, żeby budować ołtarze marmurowe, ponieważ no, te z czasów Wita Stwosza już zaczęło robactwo toczyć, wówczas nie było jeszcze takich środków chemicznych, więc była obawa, że prawdopodobnie zostaną zniszczone te drewniane ołtarze, więc wysprzedawano, całe szczęście, że wysprzedawano, a nie niszczono biedniejszym parafiom wiejskim, no i między innymi tu do kościoła iwanowickiego trafiły niektóre szczegóły rzeźb z kościoła mariackiego. Takim najcenniejszym zabytkiem to jest Chrystus na krzyżu, który znajduje się obecnie w ołtarzu głównym, a poza tym Madonna Iwanowicka, Święty Krzysztof, a były też jeszcze rzeźby Świętej Katarzyny i Świętej Małgorzaty. No, te rzeźby, dwie ostatnie, dziwnym trafem znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, no ale dobrze, że w Krakowie, a nie gdzieś za granicą. Natomiast ksiądz Bodurkiewicz prywatnie był kolegą tego księdza Łopackiego, proboszcza z kościoła mariackiego, więc po prostu dogadano się, że niektóre rzeźby właśnie po prostu tamten ksiądz kazał zdejmować, no i oczywiście Bodurkiewicz zabierał, ale oczywiście płacił pieniędzmi, bo przecież książę Czartoryski uczciwie po prostu płacił za cenne nabytki. Tak to właśnie w 1749 roku
kościół został poświęcony, no i od tej pory właśnie do chwili obecnej mamy ten właśnie kościół tu w Iwanowicach, jest po prostu chlubą, że tak powiem, Iwanowic. No i powiedziałbym, że dzięki temu, tej budowie i tej całej otoczce, łącznie z tą legendą, wzrosło znaczenie Iwanowic. To było za następnych właścicieli Walewskich, ponieważ Aleksander, hrabia Walewski, był już w czasie Królestwa Kongresowego senatorem, członkiem Rady Stanu, więc po prostu no, był dosyć figurą, dosyć znaną. Także też nie brał udziału w czasie Powstania Styczniowego, więc po prostu no, władze rosyjskie chyba też z tego względu Iwanowice potraktowały dosyć łagodnie i zrobiły po prostu tę miejscowość stolicą gminy.